Cześć, z tej strony Scarlett, witam Was na kanale i zapraszam na kolejny odcinek Podróży przez Albion Rzymski, czyli odcinek, w którym opowiem Wam o budynkach, jakie stworzyłam do epoki rzymskiej wyzwania Albionu. Właściwie stworzyłam, powiedzmy, że stworzyłam cały świat. Jeżeli jesteście ciekawi, co tam jeszcze powstało, to zapraszam Was do wspierania od drugiego progu, ponieważ tam właśnie znajdują się takie spoilery. Te rzeczy, które tutaj oglądacie, właśnie wspierający już widzieli, no myślę, że no tak... Nie wiem, czy miesiąc, nie wiem, czy to nie jest przesada, ale coś koło tego, na pewno dużo, dużo wcześniej i w każdym etapie tej budowy uczestniczyli. Jeśli chodzi o ten dzisiejszy budynek, bo ja sobie muszę na start pogadać, zanim Wam pokażę, oczywiście, że tak, bo to są ważne informacje, to jest to jeden z tych budynków, który właśnie też musiałam odtwarzać. W sensie, jego straciłam na początku tak mniej więcej budowy, więc aż tak duża strata jak w przypadku łaźni tej pierwszej, którą Wam pokazywałam, nie była, ale jednak mnie to zirytowało. Natomiast pozwoliło mi też troszeczkę przebudować moje plany i zrobić wszystko inaczej. I ja już Wam mówiłam to w pierwszym odcinku tej miniserii, żebyście pamiętali, ale myślę, że będę musiała to powtarzać co odcinek, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że te filmy mogą też trafić do osób, które normalnie w ogóle nie oglądają mojego kanału, nie wiedzą, czym jest wyzwanie Albionu, w ogóle nic totalnie nie wiedzą o moim kanale i moich rozgrywkach, ale jak nie wiecie, to polecam Wam zobaczyć, ponieważ wydaje mi się, że dosyć niestandardowo prowadzę takie rzeczy. Natomiast, moi drodzy, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to chcę Wam tylko powiedzieć, że ja, pomimo że wyzwanie w oryginale odnosi się bardzo do historii i jego celem jest przekazanie historii, ja jestem osobą, która unika odtwarzania właśnie takich historycznych rzeczy tak w 100%. Jestem osobą, która bardziej lubi sobie inspirować się czymś, prowadzać jakiś klimat, ale to nigdy nie jest zgodne historycznie jakoś mocno, więc nie oczekujcie od tego, co Wam będę tutaj pokazywać, że będzie się super zgadzało, że będzie oddawało klimat, nie wiem, Rzymu czy cokolwiek takiego. Nie, po prostu bierzcie sobie tylko to, że to jest inspirowane, ale mimo wszystko to jest jakaś tam fantastyka. Czyli coś na zasadzie, jak macie, nie wiem, Grę o Trony, zawsze to tak najlepiej mi to porównywać, czyli macie jakieś tam elementy, niby jakieś królestwo dawno, dawno temu, pierdu, ale mimo wszystko jest taką fantastyką, to tak samo mamy tutaj. I skoro już o tym opowiedziałam, wszystko Wam przypomniałam, odsyłam Was do łaźni, jeżeli nie widzieliście łaźni rzymskiej, lecimy do Forum Romanum. Ta-dam! Tak, to jest jeden z budynków, z których jestem bardzo dumna. I tak jak Wam powiedziałam, jak wydaje mi się, że łaźnie są takim najgorszym budynkiem, który zrobiłam, bo były pierwszym budynkiem, tak to jest drugi budynek i tutaj już się rozkręciłam, tutaj już wyczułam, wydaje mi się, klimat i tutaj już puściłam całkowicie wodze fantazji i no... I się rozkręciłam. Tak, moi drodzy, wygląda Forum Romanum, ale wydaje mi się, że ja na początek muszę Wam troszeczkę opowiedzieć na temat tego, czym w ogóle jest Forum Romanum, chociaż możliwe, że wiecie ze szkoły, w sensie nie chcę Was zatruwać jakąś tam wiedzą historyczną itp. itd., ale Forum Romanum to właściwie można powiedzieć, że to jest taki rynek i jeśli chodzi o tę moją wersję, którą tutaj widzicie, to z nią jest tak, że tutaj powinniśmy mieć, jeszcze mi się wydaje, jakieś tam kramy różne, żeby sprzedawać rzeczy i w ogóle, ale ja postanowiłam troszeczkę podzielić to i tutaj zrobić takie budynki urzędowe albo coś w tym stylu, a taki jakieś miejsce na targ i na tego typu rzeczy mamy na zupełnie innej działce, którą też Wam pokażę na zupełnie innym klimacie. Ale lecimy od początku, co? Chyba od pierwszej rzeczy, którą tutaj zrobiłam i o dziwo, moi drodzy, pierwsza rzecz, którą tutaj zrobiłam, to jest właśnie tutaj ten łuk, który tu widzicie, który naprawdę to była pierwsza rzecz, jaką zbudowałam, bo jak przeczytałam o tym, to stwierdziłam, że to jest coś, co najbardziej chcę wybudować. Tylko jak Wam to pokazać? Kurczę, no on ma tutaj taką bramę i ta brama teoretycznie jest tylko i wyłącznie taka ozdobna, ponieważ tu i tak można byłoby przejść simami gdzieś naokoło, myślę, ale jest to brama do tego głównego budynku. I ja, budując swoje Forum Romanum, oczywiście inspirowałam się tym takim prawdziwym, rzymskim, pewnie wiecie, jest taka budowa, budowla, możecie sobie zobaczyć, możecie sobie wygooglować, ale to tylko i wyłącznie jakieś tam inspiracje, część budynków sobie wzięłam, część nie, także moi drodzy, tutaj znajduje się ten taki łuk i mamy oczywiście wszelkiego typu rzeźby z CC, także tak...
O Jezu, tak, to była pierwsza rzecz, którą zrobiłam i najbardziej mnie fascynowała. Chciałam sobie zrobić też miejscówkę, żeby moi Simowie mogli sobie tutaj siąść i zjeść, bo ogólnie ten budynek funkcjonuje jako park. Więc żeby funkcjonował jako park, musiałam tutaj dodać pewne rzeczy, musiałam też dać miejsce dla dzieci do zabawy, także mamy to tutaj. I mamy tutaj też szachy, bo szachy też powinny być. Lecimy sobie dalej, skoro już łuk mamy pokazany. Najbardziej lubię te właśnie detaliczne elementy, jak tutaj macie te rzeźby takie i te kwiaty wszystkie. Jezu, to było coś. Następny budynek, który tutaj mam nadzieję, że widzicie, bo to jest tak nasrane wszystko. To jest, powiedzmy, że świątynia Westy. Ale to tylko tak powiedzmy, dlatego że bardzo spodobał mi się ten motyw właśnie, że w świątyni Westy mamy wieczny ogień, który był pilnowany przez Westalki i on miał symbolizować jakieś życie rodzinne, szczęście i w ogóle, i on musiał sobie cały czas płonąć, więc postanowiłam, że zrobimy sobie taki wieczny ogień i właśnie on znajduje się tutaj w tym budynku. Laski te, które pilnowały tego ognia, Westalki, one sobie mieszkały w budynku obok i to jest ten budynek obok. Ja wam go pokażę od środka, ponieważ tutaj znajdują się właśnie takie pomieszczenia sypialniane, czyli mamy jedną sypialnię, mamy drugą sypialnię. Mamy tutaj wyjście po drabince i na samej górze mamy łazienki. Także stąd ten budynek właśnie znajduje się zaraz przy tym budynku. Ja wam dokładnie jeszcze pokażę ten budynek, bo on też wydaje mi się jest fajnie tutaj stworzony. Wszystkie są tak prosto. Powiem wam, że na początku chciałam je bardziej skośnie ustawiać, ale to było dosyć skomplikowane budowlanie, żeby umieścić te wszystkie budynki, które chciałam umieścić. Dlatego ostatecznie stwierdziłam, że to będzie tak wyglądać. Ktoś mi zwrócił uwagę, że mu się Rzym bardziej kojarzy z żółtymi kolorami, nie z białymi. Rozumiem, coś w ten deseń też będzie, ale później. Natomiast dla mnie właśnie te takie najważniejsze budowle i ogólnie to mi się kojarzyły właśnie z taką bielą, taką, że takie lata świetności, nie? I teraz lecimy sobie do kolejnego budynku, który mamy tutaj z przodu. On jest może taki mniej wybitny, tak mi się wydaje. Taki prosty jest, ale nie miałam na niego zbyt wiele miejsca, jak widzicie. To jest Rostra, tak? Rostra, dobrze mówię, Rostra. Przez R chyba tam było w środku. Zaraz, chwila, moment, żeby wam tutaj nie, wiecie, nie powiedzieć głupot. Rostra, tak, to jest Rostra. Mniej więcej. Czyli ogólnie mównica. No i tutaj wiadomo, jakieś tam polityczne wystąpienia i inne tego typu rzeczy mogą mieć miejsce. I tu mamy też zrobioną taką wnękę, trybuny. W każdym razie można sobie usiąść i posłuchać, co ktoś ma nam tutaj do powiedzenia. Także to mamy właśnie w tym miejscu i ozdobiłam to tymi różami. Ja ogólnie wam przypominam, że te budynki tutaj akurat są robione z CC, dlatego że w samych Simsach jest niewiele takich rzymskich, moim zdaniem, obiektów. Rzymskich, greckich, bo ja tutaj wszystko mieszałam, co się tylko dało, ale dla mnie Rzym i Grecja to właściwie to samo, jeżeli chodzi o tamte czasy. W sensie tamte czasy, chodzi mi o architekturę, no to było właściwie to samo, nawet bogowie, nie? Więc tak, i tutaj jest trochę tych CC, żeby to uładnić. Także ten budynek podoba mi się najmniej, no ale on wiadomo ma taką funkcję tylko i wyłącznie takiej mównicy, gdzie Simowie, bo też to jest ważne, musieliśmy to zbudować, bo w jednym z zadań wyzwania rzymskiego jest to, że będziemy mieć takiego Sima polityka, chyba tak to było, chyba Sim polityk. No i żeby on takim Simem był, no to potrzebujemy tutaj właśnie tego. No jak mówiłam, siedziska. Ale lecimy sobie dalej, moi drodzy, bo z tej strony, jak widzicie, mamy kolejne budynki. Tutaj jest to przejście. Wszystko jest stuprocentowo funkcjonalne. Ja nie puszczam wam trybu życia, dlatego że obawiam się, że pojawią się tutaj moje postacie z serii, których nie chcę wam na ten moment pokazywać jeszcze, ale później wszystko wam dokładnie przedstawię, jeśli o nich chodzi. Natomiast lecimy sobie tutaj i tu mamy już niezrobione baseny, a fontanny, bo tutaj nie chciałam właśnie, żeby ktoś mi pływał, więc tu macie takie fontanny. Tutaj mamy różne podwyższenia terenu. Ogólnie to, jak to powstało tutaj, to uwierzcie mi, to były, no, to była jedna z najcudowniejszych rzeczy, jakie sobie wymyśliłam. Te schody tutaj i różne terenu
podwyższenia, bo to jest na podwyższeniu terenu, to nie jest na fundamentach. I mamy tutaj trzy budynki. Pokażę wam te dwa boczne, ponieważ one nie są jakieś super istotne, to są po prostu zwykłe świątynie. Ten budynek jest chyba moim ulubionym, naprawdę. On jest taki tutaj drobniutki, nie jest za wymyślny bardzo, jeżeli chodzi o architekturę, ale ja go naprawdę uwielbiam. Jak go zbudowałam, to był taki mój naj z tych wszystkich. Nie te tutaj, nie ten łuk, chociaż ten łuk fajnie mi się budowało. Tylko właśnie ta tutaj mała, biała świątynia, jak widzicie, ma tutaj takie ozdóbki wstawione i to są akurat ozdóbki z gry, to jest bodajże jakiś znak z tego, co pamiętam. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać, jak tak wejdę. Chwila. O, ten znak tutaj. On jest chyba w gwieździe, w sensie zostać gwiazdą, być gwiazdą, gwiazdy tańczą pośród nas, nie wiem jak się ten dodatek nazywa, ale chyba z tego on jest, ale nie jestem pewna. No i on tutaj fajnie dodaje takiego klimatu. I jeśli chodzi o ten budynek, to jest zwykła świątynia. Tutaj mamy wejście z kwiatami, jakieś tam oświetlenia, szkoda, że wam tego nocą nie pokażę. A może wejdę jeszcze bez Sima i wam pokażę. I tutaj mamy taką świątynię, powiedzmy. Mianowicie, ogólnie jak pokażę wam to tak, to widzicie tutaj, że to nie ma sufitu. To jest bardzo taki wysoki budynek na te dwa piętra. Tutaj mamy jedną ozdobę, tutaj mamy drugą taką ozdobę. No i tutaj mamy łuk weselny, więc jeżeli ktoś by chciał, mógłby wziąć ślub. No i tutaj mamy przy tej świątyni właśnie posąg. Także mniej więcej tak to się prezentuje od środka. Wszystko takie białe i czyste, bo tak jak wam powiedziałam, tak mi się to kojarzy. Lecimy sobie do kolejnego budynku, a kolejnym budynkiem, który wam pokażę, to będzie ten budynek, ponieważ to też jest świątynia. Kolejna świątynia. Mała świątynia tym razem, drobna, bo żeby nie było tak super ciężko, starałam się, mimo że te budynki są w miarę równo ułożone, żeby one nie były super symetryczne w tym. Więc postawiłam tutaj ten niższy budynek i wydaje mi się, że on jakoś tak fajnie rozładowuje to, ponieważ z tej strony macie dwa wysokie, więc bardzo ciężko jest z tej strony właśnie. A z tej są troszkę niższe te budynki, więc jest tak lżej, ale są za to trzy. Więc wydaje mi się, że ten środek ciężkości na tej działce się jakoś super rozkłada mimo wszystko. Ja wiem, że może to być dla was głupie, ale ja zawsze działkę traktuję jak kartkę i właśnie na tej kartce planuję sobie mniej więcej, jak to ułożyć, żeby to wszystko potem wizualnie spoko wyglądało. Także chodźmy do tego budynku teraz i on prezentuje się właśnie tak. Tutaj mamy jońskie kolumny już, tu mamy normalne z gry, więc ja nawet nie wiem, czy one na pewno się jakoś nazywają, bo są te jońskie, te zwykłe i korynckie. Korynckie, jońskie i te na D. Wypadło mi teraz. No nieważne, wiecie, o które chodzi. Chodzi mi o te, o właśnie te. Wpadłam, jak one się nazywają, wiem, że na D. Ale to nie jest ważne w tej chwili. No, także jeżeli ktoś ogólnie jest znawcą architektury i kocha Rzym i ja teraz wam jakąś krzywdę robię, mówiąc w ten sposób, w jaki mówię o tym Forum Romanum, to przepraszam. To ogólnie nie są w ogóle moje klimaty, ja się dopiero dokształcać musiałam, bo ze szkoły tego serio już nie pamiętałam, bo ja do szkoły dawno temu chodziłam. Ale poczytałam, pouczyłam się, postudiowałam, poanalizowałam, oglądałam zdjęcia, wizualizacje. To, co tutaj widzicie, to nie jest tylko to, że ja sobie usiadłam i postanowiłam coś zbudować, tylko to też jest ten czas, który poświęciłam na analizowanie jakiejś tam architektury, budynków i wyciągnięcie z tego czegoś właśnie, żeby to było w miarę po mojemu, bo to totalnie mi się źle budowało, bo to zupełnie nie jest mój styl budowania, zupełnie. No ale skoro już ponarzekałam, to lecimy sobie tu. I moi drodzy, tutaj mamy kolejną świątynię zrobioną i tym razem ona prezentuje się tak. Tutaj mamy też tę rzeźbę taką samą, która... Właściwie tutaj te rzeźby się non-stop powielają, ale to jest dosłownie z sześć rzeźb na krzyż miała mi. I ogólnie mnie śmieszy, szczególnie ta. Ale jest. I tutaj mamy... No, też znowu ławki, można sobie usiąść, można sobie posiedzieć, czyli to jest taki właściwie budynek ozdobny, ale on nie jest funkcjonalny, natomiast wydaje mi się, że to będzie wszystko fajnie w ewentualnych cutscenach wyglądać, taki jasny, kamienny i marmur. I tutaj mamy tabularium. W sensie, ja mam nadzieję, że nie przekręcam, ja się tak boję, bo ja naprawdę was przepraszam, jeżeli ja coś tutaj przekręcam z tymi nazwami, ale to naprawdę było dla mnie ciężkie i... I to nieważne, już nie będę wam narzekać. Tabularium ogólnie to takie miejsce było, z tego co czytałam, w którym przechowywało się między innymi dokumenty, ale też chciałam, żeby to było takie centrum, nie wiem jak to nazwać,
No ogólnie taki najważniejszy budynek, taki wręcz urzędowy, bym powiedziała. Ale w skrócie, żeby to było wszystko funkcjonalne, to ja bym to nazwała w naszym simowym świecie po prostu biblioteką. I ona, jak już wam powiedziałam, jest budowana na kilku poziomach ziemi. To, co tutaj widzicie, to, co tu wykombinowałam, to jest właśnie podwyższenie terenu plus fundament, plus dodałam do tego platformę i do tego macie właśnie ogrodzenie i tutaj macie w kilku takich miejscach to. Ono jest ogólnie funkcjonalne i tutaj simowie centralnie mogą wchodzić, to pewnie po raz 50 powtarzam, wszędzie, do każdego z tych budynków, tylko nie chcę wam tego tutaj pokazywać w tej chwili, bo jak już wam po raz 50 powtórzę, mogą tutaj się pojawić moi simowie z serii, których jeszcze wam nie chcę pokazywać. I jeśli chodzi o ten budynek, no to tutaj macie to mniej więcej tak. To tu, to są jakieś puchary, i one mi tu bardzo pasowały i widzę, że mam niepomalowane to. O nie, ale nie widać. Dobra, pomaluję to. No, człowiek już tak dowalał z tymi budowlami, że naprawdę, uwierzcie mi, głupiałam przy tym i to jest niepomalowane. Kurde, jaka wtopa, muszę to pomalować. Pomaluję. Pomaluję jeszcze to, dopieszczę. Albo będziemy mieć przez całą serię niepomalowane. Tak czy inaczej, ciężko jest w takiej detaliczności już później dostrzec to wszystko, bo... No, no sami widzicie, jak te kolumny tutaj układam. O Jezus. Znaczy, to było satysfakcjonujące, ale też w pewien sposób denerwujące. Natomiast może trochę się boję tego malować, że mi obiekty uciekną, ale zobaczymy. Dobrze, że wam to pokazuję, bo przynajmniej wiem, o czym ewentualnie zapomniałam. No i lecimy do środka, pokażę wam, jak to właśnie wygląda. To nie jest jakieś imponujące wnętrzarsko, jeśli chodzi o ten budynek, ponieważ no tutaj, jak mówiłam, są książki i tutaj macie jakieś toalety, bo też ważne, żeby simowie mieli się gdzie załatwiać, bo też musimy na to patrzeć. Są takie wysokie schody i tutaj dalej macie miejsce właśnie z księgami, tutaj simowie mogą poczytać, czyli tak mniej więcej, jak wam powiedziałam, bardziej bym to nazwała taką biblioteką, ale inspiracja jaka była, taka była, bo jak bym powiedziałam, z tego Forum Romanum, z tego spisu tych budynków, bo ich było naprawdę bardzo dużo, wybrałam sobie takie kilka, które chciałabym umieścić i to się prezentuje tak tutaj na samej górze. A tu już mamy czubek. Także tak. Myślę, że jest całkiem spoko. Nie wiem, no jestem okropnie z tego budynku, czy nie okropnie, bardzo z tego budynku dumna, bo jest detaliczny i no tu już się rozkręciłam, ja już na łaźniach zaczynałam i poznawałam dopiero to wszystko, tak tutaj już powiedziałabym, że już wiedziałam, co mniej więcej chcę stworzyć. Także tak, mamy nasz park, który prezentuje się tak. I mam nadzieję, że już powoli rozumiecie, dlaczego bardzo nie chciałam to wszystko robić w epoce żelaza, ponieważ ja musiałabym tamte budynki wywalić, a tamte budynki dla mnie też są sentymentalne, aczkolwiek wydaje mi się, że te wygrywają, jeśli chodzi o swój styl. Także tak, moi drodzy. Nie wiem, czy będziecie to wszystko dobrze widzieć, bo ja tak latam z tą kamerą. Ja jestem do tego przyzwyczajona, ale wy może niekoniecznie. Więc tak może jeszcze jakieś przebitki powinnam wam tutaj pokazać. Nie wiem. Ale może wszystko dobrze widzieliście. A jeśli nie, to i tak będziecie to oglądać w seriach, bo to nie, ponieważ te budynki będą się bardzo często u mnie pojawiać. I tyle. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam was na kolejne odcinki podróży przez Albion, bo będą jeszcze inne ciekawe budynki. Chociaż następny budynek będzie bardzo prosty i zwykły w porównaniu z tym. Myślałam, że wam pokażę inny, ale jeśli mam lecieć chronologicznie, to zaczęłam budowę. W sensie to było tak, że zaczęłam budowę tego zwykłego małego budynku i ją na chwilę porzuciłam i poszłam do kolejnego wielkiego. Ale skoro tamten mały zaczęłam wcześniej, to następny budynek, który wam pokażę, będzie taki mały, zwykły, już raczej nie będzie aż tak imponujący. Coś będzie bardziej w klimacie bliższym tej łaźni, którą widzieliście, niż tego. A po nim będzie kolejny bardzo detaliczny budynek, mój ulubiony. I budynek, w którym będą mieszkać simowie, którym będziemy sobie pogrywać, więc będzie, myślę, interesująco. Będę wam bardzo wdzięczna, jeżeli zostawicie łapki i komentarze, ponieważ no... W sensie wiem, że nikt mnie do tego nie zmuszał i wcale nie musiałam spędzać tych... O Jezus, tutaj było myślę z 50... Nie, więcej niż 50 godzin budowy. No było dużo. I moje przekrwione oczy, które wam pokazywałam na Instagramie, to właśnie ten budynek spowodował te takie... O Jezus, wrzucałam wam, tak się wkurzałam, pamiętam. Ten budynek to powodował.
Jakieś, no, aż doprowadziłam się ogólnie do takiego momentu, że tak siedziałam i zaczęło mi oko boleć strasznie, nie? Przy tej budowie sobie tak pomyślałam, brawo, brawo. Tylko wiecie, mówię wam o tym nie dlatego, żeby wam było mnie żal i w ogóle, bo ja w każdej chwili mogłam sobie przestać tę budowę robić, nie? Tylko ja tak bardzo byłam podekscytowana tą budową, że nie umiałam tego przestać robić i w pewnym momencie się normalnie tak zasiedziałam i siedziałam i układałam te wszystkie kolumny i takie, wiecie, i coraz bardziej miałam taką satysfakcję, że to wreszcie wygląda tak, jakbym chciała, żeby wyglądało. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się cieplutko, pamiętajcie o możliwości wspierania mojego kanału, jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość, lubicie ją i macie taką możliwość. I trzymajcie się cieplutko.